Dzisiejszy odcinek będzie pierwszym z tych bardzo przyjemnych odcinków. Po pierwsze, chociażby z tego powodu, że nie będzie problemów z mikrofonem, ponieważ jesteśmy w środku i nie będzie nic nas tutaj rozpraszało. Poza tym to, co będę pokazywała i to, o czym będę dzisiaj mówiła, będzie bardzo łatwo naszej, mojej kochanej pani operator, nakręcić i pokazać z bliska. Więc główne zastrzeżenia, które Państwo do nas macie, czyli że źle słychać, albo że słychać szum za, albo że zbyt blisko, za mało blisko pokazywane są rośliny, dzisiaj mam nadzieję, że to wszystko się uda, dlatego że jesteśmy we wnętrzu i możemy bardzo pięknie tutaj wszystko Państwu w spokoju i w ciszy pokazać, o czym chcemy dzisiaj mówić. Ale ponieważ jest to pierwszy taki odcinek wewnętrzny o Bożym Narodzeniu, to chcę powiedzieć o naszych domach i o naszych tradycjach. I właściwie, jak się zastanawiamy nad tym, skąd się pewne rzeczy wzięły, to podejrzewam, że gdyby zrobić taką sondę uliczną, to nikt by nie wiedział, jak to tam wygląda. Gdzieś ktoś słyszał, że to Niemcy wprowadzili choinkę, o Boże, o Niemczech, może, bo nie powinnam tu mówić. Ale dobrze, no tak wygląda historia. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. Domy polskie, dawne domy polskie zawsze były zdobione. Były zdobione zawsze w okresie właśnie tym poprzedzającym Wigilię, poprzedzającym czas Bożego Narodzenia. One zawsze były zdobione. I to od tego, jak były zdobione, właściwie zależało to, jaka była dostępność. I wszystkie rzeczy, którymi te domy były zdobione, pochodziły z natury. Czyli były z natury, pochodziły z tego, co ludzie uprawiali w gospodarstwach, czyli były owoce, były orzechy, była słoma, było ziarno. Te wszystkie rzeczy się pojawiały i za każdym z tych elementów kryje się określona symbolika. Najczęściej sklepienia domu były zdobione przez zimozielone gałązki. Najczęściej to były świerki, były jodły. Ludzie zrywali je i dekorowali u pułapu, nad stołem, przy suficie. Rozwieszali właśnie takie gałązki. Bardzo często te gałązki były po prostu czubkiem ściętym z jakiegoś świerka czy z jodły i powieszone do góry nogami. Także wszyscy ci, którzy myślą, że są tacy nowatorscy, bo gdzieś pokażą choinkę powieszoną do góry nogami, to niech nie myślą tak, bo już nasi przodkowie na wsiach dawniej właśnie zawieszali takie drzewko do góry nogami. I ono, tak jak już, nie wiem, czy mówiłam o tym, że nazywa... W ogóle w te gałęzie takie podwieszane na górze, to się nazywało podłaźniczka czy podłaźnik. I one miały jakby dom chronić, czyli dawały zdrowie, zimozieloność, czyli długość życia, wieczność. Odpędzały wszystkie złe moce. To było niezwykle istotne. Bardzo często było też tak, że ludzie po prostu zawieszali dekoracje ze słomy. Były też zatykane różne snopy ze słomy. Bardzo często w tradycji ludowej było też tak, że snopy pełne ziarna stawiano w czterech narożach izby albo stawiano je gdzieś w jednym kącie obok najbardziej świętego miejsca, to znaczy tam, gdzie był święty obraz, też tam stawiano. Do dzisiaj właściwie ta słoma, czy to siano, zostało nam pod obrusem. Bo to wszystko w znaczeniu symbolicznym odwołuje się do narodzin Chrystusa. Przecież Chrystus narodził się w stajence. Był ubogi, był biedny. Narodził się w ubogiej stajence między słomą i między sianem. Więc to wszystko związane z narodzinami Chrystusa, z Wigilią. To się właśnie będzie odczytywało w tym, co my robimy przy tym właśnie naszym wigilijnym stole i w tym nastroju wigilijnym.
Więc niech nikt się nie dziwi, że ktoś tam kładzie ziarno, czy kładzie gałązki zboża, czy ktoś kładzie siano pod obrus. To wszystko ma te symboliczne, magiczne znaczenie dla naszej kultury, bo przecież myśmy z kosmosu nie spadli, my jesteśmy tak ukształtowani, jak kształtowała nas cała nasza historia. Stąd pochodzą różne nasze zachowania i tradycje. I o ile, tak bym mogła powiedzieć, że o ile myślimy nowocześnie, stosujemy nowoczesne technologie i nasze życie jest bardzo, bardzo nowoczesne w tej chwili, o tyle chcę powiedzieć jedno. W momencie, kiedy przychodzi taki czas świąteczny, to zawsze mówię, stwórzmy ten nastrój niepowtarzalny dla ludzi. Pokażmy, jak ta nasza tradycja wygląda, bo przecież my jesteśmy skądś. My wszyscy mamy jednakowe pochodzenie. Czy są ci, którzy wierzą, czy ci, którzy nie wierzą, to jednak wyrośliśmy z pokoleń naszych przodków. Więc trzymajmy się tej tradycji, bo tradycja mówi o narodzie, tak? Więc póki żyje tradycja, póki życie nasze gdzieś tam się zazębia z kulturą, którą tworzyły pokolenia, my powinniśmy zawsze się do tego odwołać. Co chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć? Te wszystkie właśnie owoce, te wszystkie zboża, te gałązki, to wszystko jest wszystko symbolika tego właśnie zdrowia, zboże, czyli żeby nam się działo na przyszły rok, żeby zboża rosły, żeby ludzie nie byli głodni, to tak by należy interpretować. Dzisiaj ludzie żyjący w mieście nawet się nad pewnymi rzeczami nie zastanawiają, ale przecież dawniej ludzie nie mieli kolorowych galerii i kolorowych sklepów. Dawniej kobiety same musiały wyczarować ten nastrój wieczerzy wigilijnej, więc taka podłaźniczka, czyli te gałązki, czy to słomiane, czy gałązki zielone, one były w jakiś tam sposób zdobione. Najczęściej były zdobione właśnie owocami, czyli malutkimi jabłuszkami wiszącymi albo też orzechami. Były też zdobione różnymi ozdobami ze słomy. Chcę tutaj właśnie a propos słomy powiedzieć, że nurt ekologiczny, tu bym obudziła ludzi z nurtu ekologicznego, żeby pomyśleć, może rzeczywiście można by jeszcze trochę robić samemu z dziećmi robić właśnie dekoracje na choinkę. Przepiękne łańcuchy były robione, przepiękne pająki wiszące, pająki to jest tak o takiej konstrukcji, właśnie opartej stelaż na słomie, zdobione bibułkami różnego rodzaju, papierkami kolorowymi. Nie było pięknych, wielkich, szklanych bombek, malowanych, plastikowych, błyszczących gałązek. To, co my wszystko w tej chwili mamy. Były skromne świece, jeżeli były w ogóle. Potem się pojawiły lichtarzyki ze świecami, które my jeszcze z dzieciństwa pamiętamy. Ale chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Zawsze ten okres Bożego Narodzenia, to tak sobie myślę, że niezależnie od tego, co się dzieje wokół, każdy z nas powinien zadbać, żeby te święta były naprawdę rodzinne. Co znaczy święta rodzinne? To znaczy takie, które dają poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy razem. Bardzo często jest tak, że ludzie potrafią razem usiąść, mimo że na co dzień ze sobą gdzieś tam nie rozmawiają, się nie spotykają, ale święta rodzinne powinny właśnie łączyć, bo jak jesteśmy razem, to jesteśmy bezpieczni. I jak umiemy ze sobą rozmawiać, to w ogóle jest inaczej. Możemy sobie powiedzieć niektóre rzeczy bez złości, właśnie w duchu świąt Bożego Narodzenia. I tak bym radziła, że te zbliżające się święta, bo tych odcinków jeszcze troszeczkę będę mówiła, te zbliżające się święta, niech będą cudowne i niech będą magiczne. Pomyślmy o tym, że są też dzieci, dla których każde święta będą zawsze się zapiszą w ich świadomości. I wielokrotnie jest tak, że ludzie wspominają te święta, jak było w dzieciństwie i nawet małe 5-6-letnie dzieci pamiętają, jak te święta
jak te święta wyglądały i to od nas dorosłych zależy, czy nasze dzieci będą miały rozbudzoną wyobraźnię, czy będą miały trochę takiej tajemniczości, trochę niepowtarzalności. To w naszych rękach jest stworzenie tym dzieciom właśnie tej magii, cudownej magii świąt, o której wszyscy marzą. Nie proste prezenty prosto z supermarketu i wszystko oczywiste, tylko troszeczkę tej bajkowości. I radziłabym tak ubrać dom i taką stworzyć atmosferę, żeby i światło, i kolory, i zapach, i muzyka były świąteczne. Żeby to nie był klasyczny jarmark, feria kolorów, feria wszystkiego, feria prezentów. Nie na tym to polega. To jest święto rodziny, święto bliskości, święto ciepła i bezpieczeństwa. Dlatego każdemu życzę, żeby to, co będziemy teraz robić przez najbliższe odcinki, pozwoliły Państwu stworzyć taki dom właśnie ciepły. Taki dom, w którym każdy się czuje dobrze, ciepło i bezpiecznie i w którym będzie można przypomnieć, jak to dawniej bywało, jak ta tradycja wyglądała. To radzę, żebyście Państwo dzieciom czy wnukom opowiadali o tym, bo szkoła tego nie zrobi. To, co my możemy zaszczepiać w naszych rodzinach, to właśnie opowiadać o tym, jak to było dawniej, jak dawniej ludzie żyli, bo przy obecnym, powiedzmy, wizualnym dobrobycie nie każdy może sobie wyobrazić, że na przykład pomarańcza otrzymana była szczęściem. Dzisiaj nikt tego nie zrozumie, a mogło tak też kiedyś być. Albo że dzieci marzyły o tym, żeby dostać pomarańcze na święta. Nikt tego nie będzie rozumiał, a tak było. Dlatego chcę właśnie o tym dzisiaj powiedzieć. Jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć. Święta to jest taki czas, kiedy jakby godzimy się ze światem, tak? Godzimy się ze światem, z otaczającym nas środowiskiem i inaczej patrzymy na cały świat, patrzymy życzliwie i myślę, że też bardziej refleksyjnie. Także myślę, że te święta, to tak mówię, więcej czasu jest, żeby troszeczkę więcej poczytać może i żeby troszeczkę więcej porozmawiać i nie siedzieć w internecie i nie siedzieć przy telewizorze, a może i trochę pośpiewać kolęd. Tego Państwu życzę. A dzisiejszy pierwszy odcinek właśnie tej serii świątecznej chciałabym powiedzieć o wieńcu. I mogę jedną rzecz powiedzieć, że wieniec jako taki, on zawsze funkcjonował w kulturach. On był sam kształt wieńca, czyli kształt nieskończoności też, tak? Kształt nieskończoności, więc znowu odwoływanie się do Boga. Nieskończony i nieskończenie wielki. Wieńce laurowe znane jako wieńce zwycięstwa, wieńce mocy, wieńce chwały, jak również wieńce adwentowe. Wieńce adwentowe to dopiero od jakichś tam powiedzmy 200-350 lat są u nas tutaj na naszych ziemiach. Niemniej jednak wieńce adwentowe no, już zagościły i bardzo często klientki tutaj nas pytają o to, czy można by właśnie u nas zamówić sobie wieniec adwentowy, więc jak najbardziej. Wieniec adwentowy generalnie jest zawsze podzielony na cztery świece. Ja tu sobie uszykowałam świeczniki takie, bo chcę pokazać, że to wszystko jest bardzo proste. I pod takie wieńce adwentowe, nie będę robiła wieńca adwentowego, ale chcę właśnie pokazać, o tu mam właśnie wieniec, będę mówiła za chwileczkę o tym, zawsze będę mówiła o tym, z czego można te wieńce, ale co chcę powiedzieć. W wieńcu adwentowym zawsze są cztery świece, każdej niedzieli adwentu zapala się po jednej świecy. Rynek, jak widać, jest bardzo przygotowany, także można tego typu świeczniki po prostu powpinać w wianek i
i możemy spokojnie same świece plus jedna wstążka lub jakiś delikatny dekor. Świece też można sobie tego typu zakupić na cztery niedziele, także jak najbardziej. I skąd te światła? No bo wiadomo, jesteśmy w okresie, w czasie ciemności i światło jest bardzo pożądane, także i światło świec, i światło lampek. W ogóle światło, tak? W ogóle światło, bo to jest, jesteśmy teraz w okresie ciemności, listopad jest taki ciemny i zaczyna się grudzień, więc za chwilę będzie to przełamanie, gdzie zacznie już przybywać dnia. Niemniej jednak ten okres do Bożego Narodzenia jest takim okresem ciemnym, więc tych świateł, tych lampek każdy po prostu marzy i doświetla. I ta kultura świec rzeczywiście, ja już kiedyś o tym mówiłam, jak właśnie w krajach skandynawskich ta kultura tych świec się bardzo rozwinęła, ale i u nas widzę, że i świece zapachowe, bo to jest fajne mieć świece zapachowe, które pachną i o tych cudownych zapachach takich cynamonowo-korzennych, ale nie tylko. Wszystko to sobie można sprawić, żeby ten nastrój świąteczny był jak najbardziej, że tak powiem, znaczący. A teraz chciałabym właśnie powiedzieć dzisiaj, ponieważ jak sobie obiecałyśmy, od dzisiaj zaczynamy o wieńcach. I teraz jakie rośliny na ten wieniec byłyby najlepsze? No to ja jako ogrodnik, który robi różne rzeczy w ogrodzie, pokażę Państwu tutaj, zrobiłam właśnie kilka takich wieńcy. Zrobiłam je wczoraj, żeby dzisiaj móc Państwu pokazać jak one wyglądają i dlaczego tak. I pokażę też, jak się rozpoczyna wieniec. Ale chcę pokazać, właśnie mówić najpierw o roślinach. Tu mamy wieniec Cugi canadensis, hojna canadensis. Tutaj bardzo podobny, jakby ktoś patrzył na niego, to mógłby pomyśleć, że on jest ze świerku. Ale robienie takiego świerkowego wieńca jest dość trudne, dlatego że świerk bardzo jednak jest kłujący mocno. Natomiast ta cuga, ona świetnie wygląda zupełnie jak świerk, ale nie kłuje, jest milutka, jest mięciutka i z niej możemy bardzo pięknie zrobić wianek. To jest pierwszy nasz element wieńcowy. Drugi wianek, który zrobiłam, to jest ostrokrzew, czyli znowu kolejna zimozielona roślina liściasta, którą możemy mieć w naszym ogrodzie, tylko tu no, z obowiązku tego, że jestem ogrodnikiem, muszę powiedzieć, że ostrokrzewy, które sadzimy u nas w ogrodzie, ja bardzo często je stosuję, świetnie się czują w takich półcienistych miejscach, bardzo dobrze sobie rosną. Natomiast, żeby mieć owocujące, czyli z czerwonymi jagodami ostrokrzewy, trzeba posadzić dwa osobniki, czyli w odmianie męskiej i w odmianie żeńskiej i wtedy mamy zagwarantowane, że będą owoce. Niemniej jednak jest to piękny krzew, który ślicznie się rozrasta. My tu obok centrum mamy, więc właściwie mam takie fajne zielone zaplecze do cięcia właśnie ostrokrzewu na wianki bożonarodzeniowe. I potem chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Dzisiaj pokażę możliwości takie, jakbym to zdobiła, o kolorach, natomiast nie będę tego robiła, bo byłoby to bardzo dużo czasu by nam zajęło, więc w następnym odcinku będziemy mówić ciąg dalszy o wiankach i o nowych, o choinkach. Ale dzisiaj mówimy, jak przygotować podkładowe rzeczy. Więc tak jak mówię, mamy te ostrokrzewy i znowu mogę się odwołać do symboliki, że u Celtów to była magiczna roślina. Ją też się ścinało i wierzało nad wejściem do domu, czy gdziekolwiek w domu, bo ona ma w sobie moc i odgania złe duchy, daje, jest mocą dobra, tak? Jest mocą dobra. Ja już tu kiedyś opowiadałam tutaj koleżankom, że czytałam, że właśnie różdżka Harry'ego Pottera była z drewna
z ostrokrzewu wykonana, więc tak w tej kulturze musi to mieć bardzo duże znaczenie. U nas ostrokrzewy nie były wykorzystywane, ale być może dlatego, że nie były aż tak znane. U nas bardziej się właśnie cięto jodełki czy świerki. Niemniej jednak ostrokrzew ma w sobie właśnie, jest taki, bym powiedziała, zielony, żelazny, mocno wytrzymały, bardzo piękny. My go tu troszeczkę nabłyszczyłyśmy jeszcze tymi nabłyszczaczami do roślin, żeby on uzyskał swój taki blask. I tak sobie myślę, że taki wieniec z ostrokrzewu można tylko ozdobić drobnymi czerwonymi jakimiś kuleczkami, jarzębiny, ewentualnie tylko dać czerwoną wstążkę, czy bardziej kraciastą wstążkę, zaraz tu pokażę. I to będzie najbardziej wystarczająca ozdoba, jeżeli chodzi o zdobnictwo właśnie tutaj takich wianków. Jeszcze kolejny wianek, który zrobiłam, to jest wianek z cisa. Wianek z cisa bardzo przyjemnie się robi, jest bardzo miły, mięciutki. Bym powiedziała, że jest elegancki, bo jest bardzo ciemnozielony i na nim również te wszystkie czerwienie będą bardzo dobrze wyglądały. Bardzo dobrze wyglądały, chociaż powiem tak, ja najbardziej te wszystkie wieńce, które robimy z żywych roślin, bardziej lubię dekorowane tylko punktowo, czyli powiedzmy wielka jakaś kokarda zwisająca z elementem ozdobnym. A tutaj uważam, że tak piękną dekoracją są właśnie te wszystkie kształty liści, tak? Kształty liści, kształty igiełek, że chyba nawet nie potrzeba wielkiego zdobienia. I tu mamy kolejny wieniec. Jest to wieniec wykonany z cyprysika, ale nie tylko z cyprysika. Ja tu pokażę gałązkę cyprysika. Te elementy wszystkie szare, to jest cyprysik Lawsona Glauka, w odmianie tej szarej, cyprysik Lawsona. Bardzo ładnie wychodzi, jest mięciuteńki, jest lekko szary. I przeplatając, dodałam tutaj bardzo ciekawą gałązkę rośliny, która się nazywa Thuyopsis dolabrata. Thuyopsis dolabrata to są właśnie te elementy. Ja je stosuję gałązką do góry, czyli to, co normalnie, jak patrzymy, widzimy błyszczące gałązki, listki. A ja ją stosuję odwrotnie, ponieważ ona ma przepiękny rysunek. Ja tu mam takie gałązki, właśnie będę chciała pokazać, jak będziemy robić wieńce. To tak właśnie wygląda. I ten piękny rysunek, taki delikatny, leciutki, bo to wszystko jest takie leciutkie i miękkie. Właściwie uważam, że taki wieniec, no to tak jak mówię, tylko element wstążki nawet pod spodem i właściwie więcej dekoru nie potrzebuje. A tu pokażę właśnie, jak wygląda gałązka Thuyopsisa. Thuyopsis to jest też taki oczywiście iglasty krzew, właściwie wyrastający drzewko, tak, wyrastający gdzieś do około 5 metrów. Podejrzewam, że w Polsce wschodniej może mieć tendencję do podmarzania, ale my jesteśmy tu na szczęście na zachodzie i one u nas bardzo dobrze tutaj rośnie, też go mamy tu na terenie centrum posadzonego. On formuje przewodnik, normalnie rośnie, ma taką konstrukcję, bym powiedziała, lekką dosyć drzewa iglastego, ale jak odkryjemy z drugiej strony gałązki, to proszę zobaczcie, jakie one są piękne. I tymi właśnie drobnymi gałązkami możemy różne cuda wyczarować, podkreślić właśnie taką lekkość. Ja bardzo często właśnie na te ciemne tła różnych wianków dodaję właśnie ten rysunek tego Thuyopsisa, bardzo go lubię, bym powiedziała, go bardzo szanuję, więc on jest dodaje takie właśnie tych delikatnych podkreśleń w poszczególnych wieńcach. Dalej chcę pokazać ten ogromny wieniec, to moja pani operator sobie zażyczyła wielki wieniec, więc został on tak zrobiony, więc tu właśnie też z tego ostrokrzewu wykonany i też go pewnie tylko leciutko ozdobimy ewentualnie jakimiś czerwonymi, mocno jaskrawo czerwonymi elementami i kokardą, ale tak naprawdę on wiele nie potrzebuje. Można na przykład bardzo często, ale to też pokażę te rzeczy w przyszłym odcinku, że na przykład jest sam goły wieniec, a na dole wisi cała kiść kokard, włącznie wymiksowana z różnego typu szyszkami. Zaraz będę o szyszkach opowiadała, jak skończę o wieńcach, to ja tak mówię, żeby nie zapomnieć. I tu
I tutaj też na życzenie Eweliny zrobiłyśmy taki miks, bo żeby jeszcze bardziej te wieńce urzeźbić, żeby jeszcze bardziej właśnie ta sama struktura wieńca była taka właśnie urzeźbiona. I właściwie tutaj można tylko delikatne śnieżno-białe lampeczki włożyć, oświetlić i nic więcej nie trzeba. I tu wszystko, co potrzebujemy na okres świąteczny, a więc i ostrokrzew, i tujopsis, i sosna, tu się wszystko pojawia, wieniec, no szkoda, kamera nie oddaje zapachu, ale jak już się pojawia sosna, czy pojawia się świerk, czy też jodły, to zaczynają się właśnie te zapachowe świąteczne skojarzenia. Także tak też można. Ale żeby to wszystko wykonać, bo jeszcze chcę coś pokazać, ale nie mam wieńca tego, tylko chcę powiedzieć, bo potem zapomnę. Chcę powiedzieć jedną rzecz, bo ja zaraz będę tu pokazywała, jak zrobić właśnie wieńce, które, te wieńce wszystkie są wykonane na podkładzie ze słomy. Fajnie, bo ta słoma, to ona się będzie zczytywała symboliką z tym, o czym mówiłam na początku odcinka, tak, że ta słoma jest zawsze obecna. Jak mieszkałam te 10 lat na wsi i prowadziłam taki stary park, to tam właśnie dogadywałam się z gospodarzami, że przed wjechaniem kombajnu zawsze mi ukoszono troszeczkę słomy, czy z żyta, czy z pszenicy, czy z owsa. Owiec jest miękki, ale za to bardzo żółty, natomiast z żyta świetnie można było robić różne ozdoby świąteczne. I tam też właśnie w tym pałacu wykorzystywaliśmy, robiliśmy różnego rodzaju ozdoby oparte, takie tradycyjne polskie, czyli oparte na słomie, więc różne gwiazdy, bo to zawsze w tej tradycji było. Czyli te wszystkie gwiazdy, łańcuchy w łączeniach kolorowych z kolorowymi jakimiś bibułami. I mimo, że to było takie, bym powiedziała, no jak w tradycji, jak w polskiej kulturze, że nie błyszczało aż tak mocno i nie świeciło się wszystkimi brokatami, to miało ten swój niepowtarzalny klimat. I właśnie dlatego o tym mówię, że jak ktoś chce, żeby wywołać określony nastrój, wszystko zależy od tego, jaki kto ma dom, jaki kto ma gust i tak dalej. Ale jeżeli ktoś chce się gdzieś tam odwołać do tradycji, żeby było tak jak dawniej, to tak pomyślcie Państwo o tym, czy właśnie nie zrobić właśnie w ten sposób, że gdzieś tam zdobyć proste źdźbła, nieprzemielone w wałku źdźbła słomy i z niej porobić przepiękne łańcuchy, przepiękne gwiazdy. To wszystko można zrobić. Jak ktoś nie wie czasami, co ma robić z dziećmi, to też bym radziła, bo to też jest odwołanie do naszej tradycji. Można wtedy opowiadać o wszystkich ciekawych rzeczach, które się mogły dziać w okolicach Bożego Narodzenia. Bajek jest dużo, które mówią o Bożym Narodzeniu, o tym, jak było źle. Odwołuje się tu do Andersena i Dziewczynki z Zapałkami. O tym, jakie marzenia miały dzieci właśnie w czasie Bożego Narodzenia. To jest właśnie ta magia, więc znowu mi ta słoma przypomniała to, że trzeba by pomyśleć o eko, ale no ja mówię jak myślę, więc fajnie, że mamy te wianki słomiane i na tych wiankach słomianych upinamy właśnie te rzeczy. Fajnie, bo ten wianek, jak już to powisi te 2 miesiące przynajmniej, to ten wianek mamy z odzysku i możemy każdego roku robić albo na tej samej słomie jeszcze zrobić coś ciekawego na Wielkanoc. Ale to przy Wielkanocy będziemy o tym mówić. Ale co chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo trzymam tą gałąź brzozową, żeby też Państwu o tym powiedzieć. Brzozy jest bardzo dużo. Jak ktoś nie ma możliwości kupienia takiego wiańca, chociaż one nie są drogie, tylko po prostu czasami ktoś nie może gdzieś tam sobie kupić, to można sobie samemu zrobić wianek. I można go robić. Ja robiłam, jak nie miałam dostępności tego, robiłam na brzozie. Bardzo pięknie się robią rzeczy, wieńce na brzozie. Tak? Także spokojnie można przez dokładanie poszczególnych i oczywiście wiązanie, tak? Można stelaż zrobić brzozowy i dopiero na stelażu takim właśnie brzozowym, tu trzeba trochę drutu, trzeba trochę gałęzi w różny sposób poupinać. Niemniej jednak na brzozie ja bardzo dużo robiłam takich wieńcy letnich do suchych kwiatów. Właśnie na tym, na takie gałęzie brzozowe, które były stelażem, oplatałam to bylicą, która występuje bardzo, jest potem bardzo aromatyczna, jak się powiesi w domu. Także bylica czy piołun, bo on wtedy jest szary, ale to
Może w przyszłym roku się do tego odwołamy, niemniej jednak tak mi się teraz tu przypomniało, że właśnie ja sama robiłam bardzo dużo właśnie tych wieńcy na bazie brzozy. Ale tak sobie myślę, że moglibyśmy również na samej brzozie zrobić bardzo piękny dekor, bo takie wieńce na samej brzozie w połączeniu ze światłem i z jakimiś elementami białymi lub srebrnymi też byłyby bardzo piękne. Ale ja podaję tylko możliwości, co można zrobić. Natomiast jeżeli już mamy taki podkład, tak? Mamy taki podkład. Ja tutaj chcę pokazać tylko jak zaczynamy, bo to jest istotne. Owijam tak, dlatego że tak. Po pierwsze, bardzo często ludzie wieszają na drzwi i chcą, żeby jakiś element miękkości dotykał drzwi, jak się rusza, żeby nie podrapały się drzwi, więc ja to owijam tutaj na zielono. Poza tym dla mnie jest to też ważne, bo to zielony podkład powoduje, że nie widać jasnej słomy, ale to każdy może oczywiście zrobić jak uważa. Natomiast tak, koniecznie trzeba mieć drut na kołku, bo to jest istotne, bo my tym ruchem będziemy dociskać. Ja sobie zakręcę ten drut, bo to będzie ten mój początek tego wieńca. I teraz będę dokładała kolejne gałązki. Kolejne gałązki mam już tu mniej więcej przygotowane. Tu wzięłam akurat, jeszcze tu je nacięłam, ale wydaje mi się, że właśnie tu ja z tą swoją taką delikatnością do takiego malutkiego wieńca, bo to też trzeba o tym myśleć, nie mogłabym wziąć tutaj do tego grubej jakiejś gałęzi sosnowej, tak? Bo ona by mi się tu łamała, igły są długie. Więc jeżeli mamy drobniutki wianuszek tego typu, to bierzemy drobne gałązki, takie delikatne gałązki, tak? No i tu po prostu zaczynamy. Dokładamy sobie każdorazowo, dokładamy i pokazujemy o, i owijamy, tak? Momencik, tu muszę przyciąć, bo za długo. Tu. O, i bardzo proszę. I owijamy, tak? Tutaj tę przestrzeń zostawiamy, bo jak my tu dojedziemy, to ja tu ukryję i wszystko omotam. I zaczynamy zawijać, tak? I zaczynam. Ja za każdym razem dociągam drutem. Drutem, który tu trzymam w ręce, dociągam. Będziemy dokładać i krok po kroku będziemy dokładać. Tu sobie właśnie mamy gałązek troszeczkę drobniejszych jeszcze. Ja tylko zacznę ten wieniec, żebyście Państwo widzieli, że po prostu krok po kroku, jak mam taką dłuższą, a ładnie mi się układa, to czasami po prostu, żeby nie było widać tego przyduszenia gałązek, to tak przekładam wcześniej, dociągam i tu jadę dalej. Teraz tą gałązką przykryję tutaj i znowu objeżdżam w koło. I tak będzie wyglądała produkcja tego wieńca. Jakbym chciała troszeczkę sobie tutaj na przykład ozdobić to, co mówiłam o tym tujopsisie, tak? Że tym tujopsisem można sobie fajnie zdobić, no to dokładamy taką gałązkę w jedną stronę. Ten tujopsis dla mnie jest o tyle fajny, bo on po pierwsze fajnie się go, ekonomicznie się go rozkrawa, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to też to, że on... Właśnie ma fajny rysunek i taką lekkość, tak? I znowu przewijam tutaj, okręcam wokół wianka i dociągam. I to tak wygląda. I teraz będą szły następne gałązki, tak? Czyli będę przykładała kolejne gałązki. Myślę, że na ten moment tyle, bo przecież nie będziemy tutaj pleść na wizji wszystkich rzeczy. Ale co chcę jeszcze powiedzieć? Chcę powiedzieć o materiałach. I bardzo często jest tak, że mówię ludziom, żeby zbierali różne rzeczy i tu sobie tak sobie wzięłam, naszykowałam, żeby o tym powiedzieć. Tu mamy, jeździłam po różnych ogrodach, tu mamy przepiękne szyszki Pinus valichiana, czyli sosny himalajskiej. To jest z ogrodu, uzbierane w ogrodzie u naszych klientów, oni się zawsze z nas śmieją, bo zawsze pytam, czy można
uzbierać, także zbieramy takie szyszki u naszych klientów. Później troszeczkę je podmalowujemy. A później robimy takie dekory. Na przykład, to jest ta sosna himalajska z ptakiem, z siedzącym ptakiem, takie do powieszenia dekory, tak? Ona jest leżeciutko obrokacona i tutaj z tym ptaszkiem, z owocami. Ale nie tylko, różne rzeczy zdobimy, natomiast chcę powiedzieć o tym, że spojrzenie na przyrodę taką, jak my chodzimy i widzimy różne rzeczy, żeby coś pozbierać i sobie pomyśleć, ale fajną rzecz zrobię, ale mi się poskłada na to Boże Narodzenie, zrobię to czy tamto. I to też, tu mamy pełno, zbieramy zawsze tych szyszek. To jest Pinus nigra, sosna, szyszka od sosny czarnej. Ta jest akurat, bym powiedziała, mała, bo czasami są bardzo duże. I to też zbieramy sobie w różnych ogrodach. Mam akurat szyszkę, małą szyszkę, od zwykłego świerka, tak? Od zwykłego świerku pospolitego. One są czasami bardzo długie. Ja zawsze z zachwytem patrzę, bo one tak wysoko bardzo owocują. I na takie stare świerki, jak się patrzy, to jest tak jakby od góry takie ogromne paluchy zwisały z tych gałęzi, takie całe kiście tych świerków. I je też, je najczęściej te wielkie szyszki, my ich nie wkładamy w jako taką kompozycję, tylko ja je pokażę, jak będziemy pokazywać już udekorowane wieńce. Ja je stosuję na długich, cieniutkich wstążkach, troszeczkę od góry zdobione, ewentualnie w dużej ilości na jakichś tam drucikach i one wiszą jak właściwie, jak od starego zegara wiszą te charakterystyczne obciążniki, to one też tak wiszą na naszych wiankach. Jedziemy dalej. Jak jest mniejsza taka szyszka od takiego właśnie świerka, to my ją też tak robimy. I wtedy mam możliwość, jak ona jest mniejsza, zastosowania jej w jakimkolwiek tutaj wianku, dekorując z białymi jakimiś elementami. Najczęściej używane przeze mnie, tu już jeszcze mam szyszkę, niestety nie mam jej w wersji niepomalowanej, ale najmniejszej, to każdy z nas może sobie pozbierać w naszych lasach, Pinus sylvestris, czyli sosna pospolita, króluje w tej chwili i tych szyszek można bardzo dużo zebrać i potem robić na Boże Narodzenie mnóstwo fajnych rzeczy. Jeszcze chcę pokazać tutaj szyszki od modrzewi. Ja bardzo dużo tych szyszek używam, one bardzo często daję je, bo one są świetnymi, bym powiedziała, tanimi wypełniaczami między bombkami. I znowu mają tę magię, ten rysunek roślin, tak? Czyli tutaj w tym przypadku te łuski od szyszki. Jak je się jeszcze bardziej podkreśli, to jest to, w którymś odcinku opowiadałam o oszronieniach, o podmalowaniach przez szron, to no, człowiek nie jest tak fantastyczny jak przyroda, ale to jest takie troszeczkę może nieudolne nasze, ale poszukiwanie właśnie tego podszronienia, bo w naszych skojarzeniach te wszystkie podbielenia, podszronienia to jest zima, a jak jest zima, to też jest okres Bożego Narodzenia. I stąd możemy takie właśnie rzeczy czarować. Ale też chcę powiedzieć jedną rzecz. Bardzo często jest tak, ktoś tam tnie jakieś, to też od nas, od naszych panów ogrodników poszłam i powybierałam. Tną jakieś gałęzie. Jak ja zobaczyłam te gałęzie z tymi pączkami, z tymi takimi grubszymi jakimiś naroślami urzeźbione, to już widziałam milion przynajmniej pomysłów, co ja mogę z tymi gałęziami zrobić. Więc sobie troszeczkę zabrałam. Tu już koleżanki podmalowały, ale ja ich jeszcze nie obrokaciłam, ale one troszkę będą podsypane brokatem i będzie je można gdzieś tam potem powkładać w jakieś takie elementy, jak będę oczywiście robiła, ja tylko na razie tak wpinam, ale jak będę robiła jakieś dekory, takie właśnie dekory złączonych elementów jakichś tam białe bombki, jakieś białe kokardy i ta właśnie ten cudowny rysunek, którego człowiek by go pewnie nie zrobił, a robią to właśnie. I kolejna fantastyczny element Bożego Narodzenia, też w formie do zdobienia,
Ale przecież to cynamon, czyli cudowna przyprawa, która trzyma moc zdrowia, która właśnie działa przeciw chorobom, która daje cudowny aromat piernikom, wszystkim takim potrawom kojarzonym z Wigilią, ale nie tylko, bo przecież te wszystkie jabłka, szarlotki, to wszystko z cynamonem związane, to taki zapach domu, tak? Domu, w którym się dobrze piecze, dobrze gotuje, no to właśnie ta cudowna przyprawa. I my ją mamy w formie takich lasek i też ją będziemy stosować do dekoracji naszych wieńcy. A jak mówię o cynamonie, no to czy ja mogę nie powiedzieć właśnie o tej pomarańczy, o której marzyły dzieci dawniej i która na Boże Narodzenie była tą atrakcją. Ja sama pamiętam, że w okresie, kiedy ja byłam dzieckiem, to pomarańcze były na święta. W tej chwili pomarańcze są zawsze. I tak sobie myślę, że czasami jest tak, że się nie docenia, jak czegoś jest dużo, to się pewnych rzeczy nie docenia. Dopiero jak czegoś nie ma, albo pojawia się tylko okazjonalnie, to wtedy jest święto i wtedy to święto ma zupełnie inny smak. Więc to takie moje własne refleksje, tak sobie o tym myślę. Ale w każdym bądź razie te elementy, bo to też zawieszamy, to też jest tradycja. Tu wieszamy pomarańcze. Dawniej, te 200 czy 300 lat temu, kobiety wieszały jabłuszka w Polsce, czy jakieś suszone elementy owoców, które u nas rosną, a tu teraz wieszamy pomarańcze. Co jeszcze chcę powiedzieć? Jest pełno na rynku takich roślin wybielanych i z tego też bardzo pięknie wychodzą różne dekory. Ja będę pokazywała, jak będę mówiła o wiankach sztucznych, ale też o ożywych. Róże bielone, cedrowe, bardzo pięknie wyglądają. Tu jakieś takie właśnie elementy też, tu copicon, tak się to nazywa, takie elementy. To wszystko są takie rzeczy, z których my florystki, no ja nie jestem florystką, ale jestem hobbystką różnych dekoracji, my możemy różne cuda zrobić. Bielone gwiazdy z kory kokosa, to też jest natura, tak? To wszystko są piękne, naturalne rzeczy. Chyba nie da mi się, aha. Czy na przykład serduszka właśnie takie pobielane, to taki ma swój własny smak, przez to, że widać, że jest to pochodzenia podbielane, ale pochodzenia naturalne. I to by było tyle, jakbym chciała powiedzieć na ten moment o rzeczach, które są z natury. A ostatnia rzecz, o której ja chcę powiedzieć, to jest, jak opowiadałam o nawożeniu jesiennym i tam była ta paproć z tymi liśćmi zarodnikonośnymi, no to tu właśnie chcę pokazać. Ja to wykorzystam, pokażę Państwu, jak to wygląda w choinkach, ale podrysowane troszeczkę. Pokazuję, jakie one są piękne w swoim rysunku. Ja jestem zawsze nimi zachwycona, bo one są przepiękne. I to jest z natury, bardzo proszę. Wyglądają jak tajemnicze złote pióro. Tak, to też troszeczkę jakby z bajki. A są to liście zarodnikonośne, proszę bardzo. Także tu pokazuję elementy, z którymi my będziemy tutaj tworzyć różne ciekawe rzeczy. Chcę powiedzieć tak, na dzień dzisiejszy to o tym, jak robić wieńce z żywych gałązek, byłoby tyle. Pokazałam Państwu to, gdzie trzeba poszukiwać w naturze pewne naturalne rzeczy, które by można właśnie tak wykorzystać. O szyszkach, o elementach owoców, o elementach liści czy gałęzi, które można wykorzystać. Ja tak jeszcze patrzę tutaj, no tu aż się prosi, żeby do tej ciemnej rzucić jakąś kokardę i do tego jeszcze sypnąć jakimiś czerwonymi elementami. I w takim kierunku będziemy podążać, tak będziemy dekorować te nasze wieńce z zimozielonych roślin. A następny odcinek pokażę jeszcze fragment sztucznych wianków, bo no nie ukrywam, że każdy z nas woli naturalne. Natomiast są miejsca, gdzie naturalne po tygodniu, przy silnej klimatyzacji, przy wentylacji zasychają, robią się szare.
No i w tych wnętrzach niestety trzeba zastosować sztuczne dekoracje, więc pokażę za chwileczkę w następnym odcinku wieńce takie dekorowane sztuczne. To tak bym powiedziała, takie mniejsze zło, że jest, dekoruje. No nie ma tego, tej wyrazistości, nie ma tego, tego zapachu, tych właśnie tych niuansów, tych żywych gałęzi. No ale czasami też muszą być, tak? Bo są miejsca, które trzeba udekorować i muszą stać dłużej i nie będziemy zmieniać dekoracji raz w tygodniu, bo by nam się coś osypało. Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, a propos osypywania, to powiem Państwu tak. Akurat te wszystkie rośliny, które tutaj mamy, czyli sosnę, czyli ostrokrzewy, tujopsis, tuja, hojna kanadyjska, cyprysik czy cis. One się nie osypne, troszeczkę szarzeją, jak już mają te ileś tam 2-3 tygodnie i są w takich trudniejszych warunkach, troszeczkę szarzeją, ale nie sypią się tak mocno jak świerki. Jeszcze jak następne odcinki będziemy robić, to pokażę jodły i jodłę nobilis, z której też będziemy robić wieńce. Ona się też nie osypuje. Natomiast ja to tak u siebie w domu, jeżeli mamy jodłę, to zawsze biorę gałązki świerku, bo nic bardziej nie przywoła ducha i tajemniczości wrażeń związanych z Wigilią, jak właśnie zapach świerku. Zapach świerku. Jodły nie pachną, piękne, są dorodne, są bardzo wytrzymałe, bo się nie obsypują, nie ma z nich nie ma kłopotu, natomiast nie mają zapachu. A świerk, prawdziwa świerkowa choinka, w momencie wniesienia jej do domu, cudownie pachnie. I to są wtedy święta. Dlatego czarujmy na nasze możliwości, aby te święta były niepowtarzalne. Każdy odcinek będę zaczynała i kończyła o magicznej mocy świąt. Do następnego odcinka.